Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet Gladiator, więc tak, zdziepko informacji. Znowu mnie nawiedziła alergia, przez co mogę kichać dosłownie co chwilę, więc serdecznie za to przepraszam od razu. I takowe kichnięcia, jeżeli się zdarzą, będę wycinał, jeżeli oczywiście nie zapomnę, więc jeżeli zapomnę jednak, to wybaczcie, ale po prostu to jest katorga. Oraz to jest pierwszy film, który nagrywam po Pixel Heaven. Wróciłem wczoraj, czyli w sobotę o chyba około 18 lub trochę później. I powiem tak, było świetnie na Pixel Heaven. Materiał dostaniecie na dniach i mam nadzieję, że wam się to spodoba. Przywiązam sobie parę pamiątek stamtąd, no ale oczywiście synchronizacja wpierw, bo już przechodzimy do gry. Dół, góra, dół, góra. Dziękuję. Load. Rozpocznijmy to i kontynuujemy, bo mam jeszcze nagrałem się dwa filmy, a ja tutaj zasmarkany siedzę i gadam o Pixel Heaven. Dobra, contestant. Ale głośno. Co najśmieszniejsze, słuchawki jakoś z telewizorem mi bardzo dobrze działają i nie aż tak często przełączają mi się na stereo, mono, a tu jakoś, a przy komputerze jakoś bardzo często. No ale cóż, trzeba się będzie chyba przyzwyczaić. Tu chyba nic nie mam do załatwienia, więc muszę iść chyba tylko na planetę, a raczej lecieć. Na fanfreeze, czyli nic nie ma fajnego. W ostatnim odcinku chyba upgrade'owaliśmy klucz, z tego co pamiętam. Chyba, bo nie jestem pewien. No dobra, no jedziemy na Shar. Tak, chcę zmienić planetę. Kurs planeta Shar. Okej. O, jedny. Dobra, jako już dostałem ostatnio pozwolenie na to, żeby gadać podczas tych cutscenek, to oczywiście mogę gadać i będę sobie gadał ile wlezie. Wiesz, właściwie wolałbym tego to przewijać. Dobra, zresztą i tak mam wszystko wyjaśnię, więc musimy dostać się do całej tej... O, to jest dobre, ja to zbieram. W sumie nie dużo zostało. Musimy się dostać tam, do tej bazy. Ale pierwsze zadanie chyba polega na tym, że musimy się dostać tam do naszego tego... tej maszyny kroczącej. Sure, yes sure. Dobra, oczywiście ich zatruwamy, bo czemu nie? Żyj. Nie mają ze mną żadnych szans, kurde. Wspomaga mnie alergia, to znaczy nie wspomaga i praktycznie tylko mnie osłabia, ale dobra. To było? Aha, to są te kraby, ja nie mogę. Kraby, czy Bóg wie, co to jest? Do it! No i zadanie chyba skompletowane? Tak! That was easy. Dobra, więc teraz nasze zadanie to jest się tam dostać. Tylko, że ja bym chciał... Max out ammo. Teraz kupujemy... To, dziękuję. I to robi coś takiego! Niezły rozpierdziel. Przyznam. Złożymy sobie od razu shock mod. To jest idealna broń na właśnie coś takiego. Co? Jak twoja babcia, co? A więc... Twoja babcia nie ujeżdżałaby czegoś takiego. Kła, 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 kła. Nie, to nie było.
nie był żaden pocisk, to był słaby. No cóż. W ogóle ten robot obok. Po prostu tak sobie się obraca randomowo. Nie no, spoko. Jak lubi. Kto bogatemu zabroni? Dobra, pyk, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chyba im nie mogę nic zrobić, dopóki właśnie nie zdejmę im ochrony, więc żeby po prostu nie zrobić wtopy, to po prostu jednak będę tego używał. Odsuć tam swojego kumpla. Tak, nie mogę im nic zrobić. Co jest trochę wnerwiające, bo tak się czuję troszeczkę bezsilny, przyznamy. Jej, no tak mi urósł. Raczej zwiększył. Przepraszam, po prostu przepraszam. Ale nic więcej nie mogę zrobić, tylko przepraszać. Nie, błagam, nie powiedzcie mi, że ja go wysłałem. Powiedzcie mi, że... Dobra, nie wysłałem. Zaraz padnę. Dlaczego ty jeszcze żyjesz? Przecież ja cię zniszczyłem. Dobra, kurde. Aha, oni nie mogą we mnie wcelować. Dobra, cofam to. A jednak nie. O, dziękuję, bo ty wreszcie zachciały zadziałać. Nie, no serio. Dobra, tą bronią możemy też atakować od góry. Więc jest to, powiedziałbym, że bardzo fajnie. Bo przynajmniej nie ogranicza się to do ataków lądowych, że tak to nazwę. Muszę chyba sobie naprawdę jakieś silniejsze leki załatwić. No i na przykład możemy... A nie, nie możemy, sorry. To tylko w niektórych częściach tak można. Znaczy nie w niektórych częściach gier, tylko po prostu w niektórych zadaniach można właśnie nawet tą bronią uszkodzić tych latających latających zapomniających, chciałem powiedzieć. Jestem zarobisty po prostu. Dobra. Arbiterze, nie zawiedź mnie! Zawiodłeś. W sumie... Holy! Gdyby oni mnie mogli tak ożywiać, byłoby fajnie. Ale nie jest! Holy shit, co tu się dzieje? Dlaczego ty jeszcze żyjesz? Moje dual wipery. Dobra. Easy. Udało się. Jesteśmy cali. Holy. Dobra. To wy się tam bicie. W sumie... No przecież tu chyba amunicję pozbierać. Znaczy pozbierać, kupić sobie. To minibomb chyba nawet mi się kompletnie nie opłaca kupować. I dlaczego nie mogę użyć Rhino? Hello. Mam naładowany ten. Jestem idiotą, przecież ja mogę tego użyć. Ale najpierw muszę to chyba... to. Uleczyć. A leczymy na tych padach. Bodajże. Tak, leczymy na nich. O. Tak szybko można naładować. No i lecimy im chrzanić. Z buta wjeżdżam. Z buta wjeżdżam i nie wiem co robię. Ale coś na pewno.
Nie wiem, robię im rozwałkę na dzielni. Wasze matki pożałują, że narodziły was. Tak wam w kopę, chłe. Mimo to jak stare dobre żarty o matce. Ja już nie mówiąc o robota. Nie, nie, ale wiecie co, aż tak mnie korci, żeby po prostu ich wysyłać do tego, żeby za mnie skręcali coś śrubki. To by było tak wtedy pomocne. Ale nie, kurde, bo to oczywiście jest glitch, który grę crashuje. Więc powiedziałbym, że to jest gorsza gra niż Sonic 06. Bo zauważcie, że Sonic 06 może i ma miliony glitchy, ale przynajmniej robienie to, co gra zakłada, co jest częścią gry, nie skraszuje wam jej. A tu tak! Więc nie wiem w ogóle, dlaczego ta gra nigdy nie jest na żadnej liście tych 10 najgorszych. Nie, jest tu najgorszych gier wszechczasów. Bo jak na moje, to raczej Gladiator HD nadałby się do tego. Bo nie mówię o oryginale, bo oryginał był całkiem dobry. Ale po prostu HD to... Gdyby nie fakt, że nie mam PS2, to nagrałbym, szczerze powiedziawszy, oryginał. W sumie oryginału też nie mam. Ale dobra, spokojnie, załatwiłoby się. PS2 też mam zamiar załatwić. W sumie od razu też mam zamiar przerobić PS2, tylko po to, żeby... Ponieważ są pewne modyfikacje do systemu PS2, które pozwalają wam wyświetlić grę na przykład z 480i w 480p, co nieziemsko wygląda. Albo w HD nawet można uruchomić, uwierzcie mi. Na serio, PS2 ma możliwość uruchamiania gier w HD. Tylko... chyba tylko dwie gry z tego korzystają. Więc nie wiem, jak to jest. Ale no byłoby fajnie. Nie musiałbym żadne HD remake'i grać. To jest wszystko okej. W sumie po co to jest? Aha. Ale mi to nie jest potrzebne. Holy heck moly. Ja użyję arbitera. Nie no serio. Dobra. B6 obliterator. Shocking, isn't it? Ojejejejejejeje. Do it! Do it! Serio. Wyprzytykałem się. Więc w ogóle gra musi... Użytkownik został odłączony od punktu... Co ja patrzę? Co ja patrzę? Myk! Myk! Zaraz umrę! I taki będzie myk. Błagam, koniec wyzwania. Błagam, koniec wyzwania. Tylko o to proszę. Nie! God damn it. Ja pierdzielę, jeszcze tam został. Aha, okej, czyli wyzwanie jest kontynuowane. Okej, I guess it's fine. Dobra, dajcie mi tą linę cholerną. Dzięki no haczu. Pozdrawiam dla tych, którzy grali w Raymana 3. Kto nie grał, ten nie żałuje. A kto grał, ten jest fajny. Ale kurde, jaki fail. O, mam niebieski medal tym razem. Nice.
Zaraz, zaraz, to znaczy, że koniec już? Co? Okej, teraz jakieś... Aha! Tutaj nie mamy dostępu do wszystkich naszych broni od razu. Musimy je sobie, że tak powiem, sami od nowa zdobyć. Czasem jest to dobre, a czasami nie. Na szczęście mamy naszą ochronę, więc to jest... easy, dość. Holy shit. Zaraz zmienię tą broń, bo ona jest do dupki. Znaczy, nie jest do dupki, po prostu... ona się nie nadaje po prostu jako jedyna broń, jaką macie. Po pierwsze mała amunicji, po drugie słaba... znaczy to jest obliterator? Arbiter, kurde. No leveluj się, błagam, jesteś najlepszą bronią tutaj póki co. Do it, man. Nice. A mody. Są też jakieś exp mody, dzięki którym... że broń dostaje więcej expa niż my na życie. To jest fajne. Zaraz, czy tam widzę amunicję? Do Arbitera? Czy ja po prostu mam jakieś zwiny? No tak, no to jest Arbiter. Lel. Lel! No i GG. No i ja tak mogę grać. Nie wiem jak wy, ale ja tak mogę grać. Dobra. Ja sobie idę tu. Pozwalam to. To już to mnie wnerwia. Pozwalam sobie też to. Pozwalam sobie też to. I rozwalam ich. Bo jestem OP. Więc mogę sobie ich rozwalić. Zaraz. Okej. Teraz mogę iść dalej. No to jest ta broń, którą przed chwilą kupiliśmy. Skorpion. Flail, albo fail, hehe. No serio, można takie... takie serie tym robić, ale to niezbyt dużo damage zadaje. Niestety. Na obecną chwilę. Bo później to ma... później to ludzie, wiecie jak to się fajnie... XP, no zarąbiście mi powiedział nawet. Zaraz, jak znowu zginę, praktycznie w tym samym miejscu, co się bardzo, to bardzo zdenerwuje. Dobra, dostaliśmy Impact mod. Ta broń wzrasta od 100 expa. Oczywiście po bodajże 10 levelu ten exp się zmniejsza, więc na przykład, bo nie dostaje 1000 expa. Chyba właśnie Rhino tak dostaje 1000 expa. I... wtedy taka broń nie dostaje 1000 expa, tylko na przykład jakiś procent z tego, czyli na przykład, nie wiem, 22 expa. Dlaczego mnie ciągle odłącza od jakiegoś punktu dostępu? Nie rozumiem tego. Dobra, przecież ja nawet nie jestem podłączony z internetem. Na obecną chwilę. Dread points. 18 tysięcy, nice. Shot to kill. Okej. Okay. Co tu robię? Aha, to jest to zadanie. Dobra, więc tu musimy zniszczyć te kule. Jakkolwiek by to nie brzmiało. I za niszczenie tych kul dostajemy punkty. Oczywiście w następnych wyzwaniach jest to... jest to... więcej punktów. I mamy tu też tak zwane jackpot timey, które po prostu dają nam więcej punktów, kiedy rozbijamy kule w tym czasie. Ale na serio, bez tych jackpot time'ów to też można by się jakoś z tym uporać. Wystarczy chcieć. A nie jackpot. To jest łatwe jak się wie co się robi, a jak się nie wie co się robi to... no niestety. Przykro mi. Pyk. To nie było tak rozwalić wszystkie kule. Postaram się tutaj to zrobić. All balls. Zaraz, zaraz, zaraz. Znaczy, że rozwaliłem już wszystkie kule, bo jakoś tego nie widzę. Niezbyt mi się to widzi, przyznam. Szczerze. Ale musimy ogólnie dotrzeć do takich właśnie niebieskich promieni, żeby nam to wszystko zaliczyło. A więc na pewno już mogę po prostu zakończyć to zadanie, ale oczywiście nie mogę się poddać, muszę je zrobić tak na 100%, że tak to nazwę.
O, no i zrobiliśmy je na 100%. Nice. Pyk. I czas jest zawsze taki sam, bo nie możemy szybciej... Po prostu nie możemy tego szybciej przejść. Uwaga, Swarmer. Co to jest? This next challenge is pure madness. Swarmer madness! Let's see how many enemies Ratchet can destroy before time runs out. Ha! Jezu, mi się to wydaje trudne. W szczególności, że mam broń... nie wiem właśnie, jak się nazywają te bronie ogólne, że... dużą przestrzeń wrogów może rozwalić na raz. Na serio, nie wiem, jak to się nazywa. Więc... przepraszam, ale no po prostu nie umiem tego nazwać. Nice! Aria mod. Czyli większą przestrzeń chyba teraz będziemy mogli, że tak powiem, uszkadzać. Albo na większą przestrzeń będziemy... Nie. No i co? Fanboy... fangirl. Ups. Pomyliłem pojęcia troszkę. Ale dobrze, przynajmniej są te, które po prostu na hita mogą. Jakbym miał tutaj mod, który, dzięki któremu mogę rozwalać kluczem wszystko wokół, co praktycznie ten challenge nie wymagałby nawet ode mnie żadnej broni poza kluczem. Bo obowiązki klucz to też jest broń. Easy. Co tam jeszcze mamy? Robots in a barrel. Dua barrel roll. Czyli... Aha! Dobra, easy. Dobra, chyba w Scorpion Fail mam najmniejszy level, więc czas to zmienić. W sumie to dzięki glitchom mógłbym tam doskoczyć i nie mógłbym wtedy ukończyć tego zadania, bo nie mógłbym już tu wskoczyć. Na serio, przy niektórych challenge'ach fajnie jest zobaczyć, jak można zgliczować. Na przykład wejść w miejsce, gdzie nie powinniście być. To często nawet śmiesznie wychodzi. Teraz możemy... Ło! Nie! Ogólnie taka śmieszna rzecz, że ogólnie możecie wejść na sam szczyt tej całej tabeli, którą wam pokazywałem bodajże w pierwszym odcinku, czy tam w drugim, nie przechodząc całej gry, czyli nawet nie musicie pokonać ostatecznego bossa, a i tak będziecie ostatniego anihilatora, czyli Ace'a Hardlighta bodajże. I już się po prostu wespniecie, jeżeli będziecie robić wszystkie challenge. A opłaca się, bo po prostu te challenge są easy, jak widzicie. Pyk. Pyk. Dziękuję. Easy. Nawet nie zauważyłem, kiedy to wszystko zleciało. I to tyle? Serio? 23 minuty mamy. Dobra, zróbmy tyle, ile możemy. Tego całego Orkson. No nie, może jakaś cutscenka? Fajnie by było, gdyby nie było żadnej cutscenki. Aha, dobra, będzie tylko ta, spoko. Kids across the galaxy know that wearing the right pajamas can give you superpowers. I'm Gamatron. My eyes shoot laser beams. I'm Reactor. I can eat metal. I'm Battlehawk. I can fly. Oh, I love that part. Sir, we have the latest sales figures. Yeah, what's the bottom line? Nobody is buying the new Ace Hardlight merchandise. In fact, sales are down across the board except for Fuzzy Lombax's ears. We sell those? Yes, sir. They're an accessory for the Tiny Tots assault weapons kit. Well, you've obviously made some sort of idiotic mistake. Report to B-level for disintegration. Yes, sir. Wait. Sir? On your way there, tell the lab to set up a focus test. To find out why this stuff isn't selling. O, chyba ktoś tu ma problemy finansowe. I oczywiście, kto jest teraz gwiazdą? My! Hehe. Ale dobra, lecimy na Orkson, czyli planetę. W sumie byliśmy już tutaj chyba. We're here on the beautiful Blargian homeworld of Orkson.
Dobra, no tak, wreszcie w Clanku jedynce byliśmy tutaj. Kurde, teraz to dopiero zauważyłem. Nigdy nie przywiązywałem zbytnio uwagi do tego. Ale jak ostatnio sobie ubierzałem film, to przypomniałem mi się akurat wszystkie planety i tak. No na Orkson byliśmy wreszcie w Clanku jedynce. Lel. Morphing. Morphs enemies into high explosive farm animals. This mod fuses billions of Ansys Heisenberg improved. Aha. Czyli innymi słowy, dzięki temu modowi będziemy mogli zamieniać przeciwników w wybuchające zwierzęta. Dzięki temu będą się pokazywały bomby, które będą wybuchać. To będzie obviously zamrażało przeciwników. A napalm będzie ich podpalało. Dobra. Equally dangerous, ponieważ te ścieżki... On zawsze to mówi, to znaczy nie right, ale po prostu cały tekst jest taki sam poza tym, że wybierzemy right i left. I tak naprawdę to te obydwie ścieżki są takie same, tylko że po prostu przechodzimy w odwrotnej kolejności. Ała! Ała! Zginę. Dobra, jeny, już to wiem, GG. Zapomniałem, dobra. Nie ten przycisk, cały czas przyciska. Zapomniałem przez chwilę, jak się używa turbobutów. Lel. Pozdro 600. Dobra. Dobra. GG. Nice. Ammo mod teraz, nice. 600, spoko. Ja chyba... Ja miałem na notach upgrade? Lel, nawet nie zauważyłem kiedy. Tak szybko można wylewelować w tej grze, że to jest po prostu szał ciał. Od tyłu, tak? Nie, od pleców, to jest niehonorowe. I po prostu zakończenie tego wyzwania to po prostu przejście tego wszystkiego wokół. Bardzo, bardzo mądre wyzwanie, polecam. Pixel. Die! Thank you. Gincie! O dziwo nie kichnąłem w tym odcinku. Lel. Control of the nose, czyli musimy aktywować te wszystkie sześć kontrolerów. Mam coś tutaj fajnego? Czy w półtorej minuty się wyrobię? Zobaczmy. Wyrobię się w półtorej minuty. To by było ciekawe, gdybym się wyrobił. Dlaczego damage miałem? Dlaczego obrywałem? Skoro byłem za... Dobra. Trochę tutaj frame dropu jest, ale spoko, to normalne w tej grze. Dobra. Błagam! No nie! Dobra. Uleczyliśmy naszego kumpla. Znaczy kumpla, naszego robota. Dobra, GG. Na się, gdybym mógł te roboty wysyłać do przekręcenia, to już bym praktycznie skończył to zadanie. Patrz, to by działałoby tak, że po prostu praktycznie bym wtedy mógł obracać dwie te śrubki naraz. Jeden z tych robotów by obkręcał te śrubki i ja bym obkręcał te śrubki i byłoby wtedy okej. Ale nie, kurde.
Po co? Dobra. Nie wyrobiłem się półtorej minuty, no cóż. No dobra, będzie odcinek tak o kilka sekund dłuższy, tylko po to, żebym mógł ten challenge zrobić. Czy ja go przypadkiem nie kończę? Nie, chyba nie. Dokładnie. Jeszcze go nie kończę. Kurde, ale dużo zrobiłem w dzisiejszym odcinku. Przeszedłem praktycznie półtorej planety? Tak, chyba coś koło tego. Nie licząc oczywiście challenge, to przeszedłem tak mniej więcej półtorej planety. No i nice. Toxic grill fuel would leak out the back of the factory, endangering countless lives. Ivan! No ja o tym nie wiedziałem. Tak dorobs, ale to tym się zajmiemy w następnym odcinku. Więc tak, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zobaczymy się oczywiście wreszcie w Gladiatorze w następnym tygodniu, w poniedziałek. Więc na razie i cześć. Pa, pa.